Cześć, z tej strony Grosik. Widzicie tutaj łuseczki, które mam. Zacząłem już je czyścić. Kolega Byrtek mi je wypiaskował. Ja już wczoraj pierwszy raz zaciągnąłem je kortaninem. I będę dzisiaj drugi raz nakładał warstwę tego środka. O, takiego właśnie. To nie jest reklama, tylko... Momencik, niech ostrość złapie. Może tutaj, o. Nie mam miejsca za bardzo do nagrywania, bo nagrywam w łazience. O, właśnie, to jest ten środek, którym konserwuję te łuseczki, żeby nie rdzawiały, bo po piaskowaniu wychodzi ta rdza. One były wygrzewane troszeczkę. Później piaskowane. Wczoraj raz zaciągnąłem tym kortaninem. Mam nadzieję, że już ta rdza nie będzie wychodzić, tylko muszę dokładnie to zakonserwować. Później je wypoleruję. Te pierścienie mam nadzieję, że będą błyszczeć. I historia tych łusek. To na ostatnich wykopach, na którymś wyjeździe wykopałem, będąc z Patrykiem. Tą łuskę dostałem jako prezent od kolegi Wojtka. On gdzieś się znalazł pod Lublinem, gdzieś tutaj niedaleko. A to na grzybach znalazłem kiedyś, będąc na grzybach w Marczu. O, tak sobie leżała pod drzewem. Nie wiem, pewnie to się z drogi wyciągnął, czy ściągnął. Tak czy tak, fajna jest. To chyba najładniejsza, chociaż to też jest super. To są chyba carskie 76. To jeszcze dokładnie nie wiem. Jak wyczyszczę, to będę się zagłębiał w temat, ale na razie nie mam czasu, zimą dopiero będę się bawił. Nagrywam, jak widzicie, i słychać chyba, bo to jest taki oddźwięk w łazience. Mam taką łazienkę do remontu, w której stoją nawet, tam widać troszeczkę, małe akwaria, w których trzymam malutkie rybki, które mi się mnożą. Takie kotniki. Dwa akwaria tutaj mam. I tutaj taki stoliczek sobie postawiłem. Krzesełko. Kamera na statywie. Prawie na kibelku stoi. I takie jest moje stanowisko. Mam dużo miejsca na strychu, ale tam jest zimno i teraz nie będę sobie tam siedział i nie chcę marznąć i sobie robić rzeczy, więc sobie przyniosłem to do łazienki, w której mogę robić co chcę. I będę sobie nakładał dalej warstwy tego kortaninu, żeby dokładnie, widzicie, jak się pieni? Czy widać? O, widać, pieni się strasznie. No. Gąbeczką nakładam, tam w środku już zalałem na maksa, tam już na pewno jest ten, ale tutaj te ścianki wszystkie. Robię to w rękawiczkę gumową. Wczoraj nie wiedziałem, jak działa ten płyn i takie miałem brudne ręce. Kurczę, ja chyba je przez 2 tygodnie nie domyję. Wstyd pójść do sklepu po chleb. Bo będą myśleć, że kurczę, nie wiem, co ja tymi rękoma robiłem. Może mechanikiem jestem. Jakimś samochodowym. Specem odał. Że mam takie ręce uwalone. No i dlatego dzisiaj... I nawet bezpieczniej chyba i zdrowiej przez rękawiczki to robić. O, gąbeczką. Na razie nie żałuję tego środka. Niech to wszystko wchłonie się, ten metal z każdej strony. O, myślę, że ten raz jeszcze jeden ewentualnie nałożę ten kortanin, a później troszeczkę to wypoleruję. Żeby, zwłaszcza ten pierścień okalający. Momencik, o tutaj, o tak, odsunę. O, muszę odsunąć trochę, chyba, kamerkę. Nie za bardzo, nie,
Ach, bardzo jadę. Ciasno tutaj w tej łazience. Przez lew taki obudowany jest. Dużo miejsca to zajmuje. A z drugiej strony mógłbym statyw postawić, ale... Ale w kadrze by był tron i tak nie bardzo. Żeby było go widać, więc... Jest tak, jak jest. O, coś tam widać. Nie wiem, no. Dobrze, ostrość chyba jest na słoiku zrobiona. Zmieniłbym ostrość, ale mam ręce zapaciane, kamery nie będę dotykał rękoma. No i tak sobie czyszczę te łuseczki. Chciałbym jeszcze w tym roku pojechać na wykopki, ale mam dużo pracy w domu. Takiej pracy, którą się zarabia pieniądze na chleb. I terminy mnie trochę gonią. Nie mam za bardzo jak pojechać, chociaż chciałbym. Może jeszcze w jeden weekend uda mi się wskoczyć w okolice Chorodła. Pewnie do marca pojadę, bo tam jeszcze te działki nie pokończyłem. A mam tam trochę tych pól jeszcze do zrobienia. Jeszcze jedną działeczkę taką niezasianą mam w Chorodle. Niedaleko kopca Unii Chorodelskiej mam tą działkę. Do zrobienia. Akurat to działka chyba stryja mojego jest. No. Pozwolenie oczywiście mam, bo to wszystko na jednym wniosku. Tam sporo tych działeczek mam chyba ze 45 hektarów w sumie. A dopiero zrobiłem chyba 4 czy 5. To jeszcze no, będzie co robić. Zwłaszcza od wiosny. Wiosną będę miał więcej czasu, to tak miesiąc. Praktycznie w tygodniu będę 3 dni w terenie, więc mam nadzieję, że filmików będę w końcu więcej nagrywał, bo tak nie było czasu ostatnio. Cztery wyjazdy, ale to takie wyjazdy po 5 do 8 godzin i taki byłem nakręcony na kopanie i podjarany tym wszystkim. I nawet Patryk był ze mną. Ale nie mieliśmy czasu, bo no to na jakiś filmik coś nagraliśmy, tak, taki poglądowy, gdzie chodzimy, jak ten teren ładnie wygląda, który eksplorujemy, ale nie było jak za bardzo tych filmów nagrywać, bo ciągle fanty wychodziły i tylko ewentualnie zdjęcia robiliśmy do WKZ-u, tak, z namiarami GPS, gdzie dany obiekt został znaleziony, a tak to filmów nie, ale mam nadzieję, że przy kolejnym wyjeździe, który nie wiem, może w tym tygodniu się uda na ten weekend, a może dopiero wiosną, ale zobaczymy. No tak czy tak będę chciał więcej tych filmików nagrywać i więcej czasu będzie, to będzie czas po prostu włączyć GoPro i ten guzik czerwony wcisnąć, żeby coś się nagrało. No tak. Tylko kopanie, opisywanie, robienie zdjęć i dalej jazda. Ręka bolała. No, nawet podłokietnik w Equinoxie złamał mi się. No nie, niezbyt solidny, ale sobie zrobiłem taki super podłokietnik z kawałka rury PCV. Nic mi to nie kosztowało, poszukałem trochę w śmieciach, znalazłem, przewierciłem i super działa. Nie będę tam za jakiś zasrany podłokietnik dawał, nie wiem, tam 50 czy ileś złotych, czy stówę, może nawet, może taki z Equinoxa, to może taki podłokietnik dużo kosztować. Ale po co wydawać? Ja mam inne wydatki. ProPointera chcę sobie kupić w przyszłym roku nowego, bo ten mój Garrett, to jest pierwsza wersja tego Garretta, Kreta. On już zaczyna mi głupieć, już nie wiem, co się z nim dzieje chyba. Pójdzie na złomko i sobie kupię czerwoną tą marchewkę, tą drugą wersję. A może jakiegoś MyLaba, żeby mieć z jednej firmy Kreta, ale to bez różnic. Garrett, z Garretta byłem zadowolony, jak działał, ale widziałem tą dwójkę w akcji i fajnie chodzi. Kolega akurat, Piotrek ma, taki, z którym jeździłem tutaj pod Lubin kilka razy. Pozdrawiam Piotrka, on wie, o kogo chodzi. Tak to wygląda. Nakładamy. No, trochę taka. Ale już zaczyna
wyglądać na pewno. Ja musi to wszystko wysnąć. Kotanin musi się wgryźć w tą stal. A później wyplorujemy go, tylko muszę polerkę przywieźć. Mam taką szlifiereczkę i tam polerka jest i takie różne ustrojstwa. Na tym można fajne rzeczy robić. Tylko muszę to przywieźć z Chorodła. I chyba w tym tygodniu pojadę, bo już że tak powiem, zlecę, nie mam w terenie, czyli tych wesel moich ukochanych, na których tam bywam co tydzień, ale czasami kilka razy w tygodniu. I mam czas, i wezmę przyczepkę i pojadę trochę sobie narzędzi, przywiozę do tego Lublina, w którym w sumie mieszkam tutaj niedawno, od 1 sierpnia. Jeszcze nie przywiozłem wszystkiego i czasami głupiego jakiegoś urządzenia, bo motka czy czegoś i tak muszę sobie przywieźć tą polerkę i sobie te łuseczki tak zrobię na cacuś, że ona będzie chciała dzbanki pewnie w salonie postawić, ale ja powiem, że to nie są dzbanki do salonu. Tak jak sobie zrobię kiedyś poddasze, to tam sobie zrobię taką gablotę konkretną. Ale na razie muszę dach w domu wymienić. Ale niedługo zostanę słynnym youtuberem, będę miliony zarabiał, to sobie dach za jedną wypłatę z YouTube'a zrobię. Przyjedzie ekipa znajomych lekarzy, zrobią mi dach w tydzień. Ja sobie zrobię tam pokoik na strychu, a mam tam metrów, dyskotekę mógłbym zrobić. I tam będę sobie te moje wszystkie znajdki, które pozyskałem, zaznaczam legalnie. Będę sobie składał tam i patrzył się na nie, kurczę. O, i tak to wygląda. Jak z tymi moimi znajdkami to wszystko wygląda. Te rzeczy, które tutaj mam, były okazane dla pracownika WKZ-u. I one zostały mi oddane, bo zostały określone jako niezabytki. I takie żelastwo mi się podoba. No, oni tego po prostu nie chcieli. Tutaj jeszcze widzicie, zapalniki są jakieś tam w tle, o, z tyłu. No to też będzie wszystko w swoim czasie czyszczone i polerowane na cacuś. Tylko do któregoś innego pięknego dnia. Na razie robię te łuseczki. Mam chwilę czasu, bo dziecko śpi. Jak dziecko śpi, to ja mogę takie rzeczy robić. Na to obowiązki rodzica skłaniają do tego, że nie mam za dużo czasu na takie rzeczy, więc korzystam teraz. No. Tutaj może. Tak to wygląda. Dobra. Ta łuseczka. Czyścimy. To czyściłem czy nie? Nie, jeszcze nie. To jeszcze. No, już fajnie wygląda. Tylko raz była wczoraj zacięta. Nie wiem, straciłem rachubę. Może to czyściłem, może nie. No i może jeszcze wczorajszy jestem. Mecz oglądałem, później miałem kaca. Stałem w 3:30. Jakiegoś posta na Facebooku napisałem, jakieś zdjęcia wstawiłem. Jestem trochę wczorajszy. Ale jakoś to podoczyszczam. Zaraz kolejny mecz. Ja tam trochę jestem fanem piłki nożnej. To są eliminacje tych mistrzostw Europy. I oglądam ostatnio dużo tych meczów. I dlatego się nie wyspałem, bo popiłem z teściem i jeszcze znajomym jednym. Mecz taki sobie był. Coś tam strzelili, ale to jak to zwykle nasi polscy kopacze. Ja tam nie przypadam za polską piłką. Ale to nie jest filmik o tym. Tak czy tak reprezentację oglądam, ale tak nic poza tym. I to czasami wyłączam telewizor, bo nie mogę oglądać, ale czasami się uda im coś pograć.
No, to już o piłce zakończyliśmy temat. W razie nakładamy kortanin na te łuseczki. No, na razie to strasznie wygląda. Moje dłonie też, o. Ja też jakbym był mechanikiem samochodowym. Tak. O. Co bym więcej powiedzieć? Tak się trochę chyba stresuję, bo to chyba jeden z pierwszych filmów, taki z dźwiękiem, gdzie słychać mnie, nie wiem jak to słychać. Zobaczymy, gdy będę to odsłuchiwał na komputerze, jak tu dźwięk jest ewentualnie następnym razem. Podłączę mikrofon jeszcze, tak. Nie chcę mi się do takich urządzeń, bo mam takie urządzenie, bo ja zawodowo filmy i zdjęcia robię na ślubach to i weselach, to mam trochę tych gratów takich do filmowania i nagrywania dźwięku i obrazu, ale nie chcę mi się to wszystkiego wyciągać. W teren to tylko biorę GoPro z gimbalem, chociaż chyba na następny wyjazd wezmę GoPro i sobie zamontuję na piersi na takim uchwycie. A tutaj akurat Lumixem GH5 nagrywam. Tylko nie wiem, w jakiej rozdzielczości ustawię. Full HD. Full HD. A może być. Mogę 4K nastawić, ale szybciej się wrzuci, bo tutaj w sumie neta nie mam też takiego zasuwa. Zawiodłem się trochę na tym moim internecie domowym, ale no nie ma tu możliwości szybszego. Czasami dobrze działa, ale szału nie ma. Mógłby być troszkę szybszy. Zwłaszcza do uploadu jakichś filmów takich o 4K na przykład. Dobra. Na dzisiaj tyle będzie czyszczenia, znaczy nakładania tego kortaninu. A jutro znowu przejadę to, żeby dokładnie to zrobić, później wypoleruję i na szafeczkę to. Ładnie to wygląda. Przesunę trochę kamerkę. O, wniosę, cyk. O, tak to wygląda. To moje akwarium z mieczytami malutkimi, które mi się urodziły. Jeszcze mam krewetki w tym akwarium, też są malutkie, ostatnio przyszły na świat. I ślimaki, ampularie. No i chyba dwie takie malinezje małe. No takie popularne rybki. A taki akwarysta jest ten początkujący. No taki początkujący zajob. Już trzy szkła mam, a czwarte 250 litrów stoi przed domem, czeka na ten, na zalanie. Tylko też jeden dzień potrzebuję, żeby to uruchomić. Dobra, to chyba na tyle dzisiaj będzie. Pozdrawiam wszystkich, kto kiedykolwiek, może z jedną osobą, obejrzy ten filmik. Więc pozdrawiam wszystkich jeszcze raz i do zobaczenia na wykopkach. Może ktoś mnie spotka. Na pewno będę w marcu, w najbliższym czasie, a później to od wiosny łąki również w marcu, bo to wiosną wszystkie pola będą pozasiewane, to więc łąki, ale łąk dużo mam, o hektarów mam chyba ze 20 hektarów łąk mam, no to jeszcze to sporo, to abym to zrobił, łąki ciężkie są do pracy w terenie, bo ta darnia, kurczę, tak, to się ciężko, muszę szpadel sobie jeszcze konkretny kupić, bo mam saperkę taką konkretną, ale ona na polach nie wyrabia. Przyjemna jest na takiej sypkiej ziemi, ale jak jest twardo i to nie wyrabia. Po prostu za mała dźwignia jest i muszę konkretny szpadel kupić. A na łąki to już muszę pancerny jakiś szpadel, nie wiem, z Niemiec muszę jakiś, albo z Rosji jakiś pancerny szpadel sobie kupić. Żeby to darnie, no wycinać takie klocki, co nie, takie kostki i tam szukać tych moich skarbów, tych monetek i innych tych zabytków. Może znajdę jakiś zabytek, to pokażę wam. Kilka tam znalazłem już. Miałem kończyć, ale jeszcze się rozgadałem. Kilka znalazłem tych zabytków. Sporo już tam w gazecie czeka. Oprócz tego krzyża, który ostatnio znalazłem.
z 1919 roku. No jeszcze było kilka fajnych rzeczy. Ja nawet nie wiem niektóre, co, jak te rzeczy, czym są, w ogóle są, ale zabrano mi je. Znaczy, no zabrano, no, oni mają prawo, wzięto po prostu, no tak. Wzięli sobie ci panowie ode mnie to i sprawdzą, czy to są zabytki, czy im się to przyda, czy nie, a jak się nie przyda, to mi oddadzą i będę miał więcej gratów na strychu. Dobra, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz serdecznie. I do zobaczenia na następnym filmie. Cześć, mówił dla Was Grosik Strzałka.